zmiłowałaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za modlitwę, modliła się Mirosława z Katowic Murczek z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczęść Boże. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Grzechy nasze, jak uderzenia biczów celują w Zbawcę, ale serce Jezusa w milczeniu ofiarowuje ból biczowania jako przebłaganie za poszczególny grzech każdego z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan. Także idziemy tutaj do Simply Market na Saskiej. Też stoją, obgadują te dziady. Święta Maryjo, Matko Boża, dziada, gada, a żebrak, żebraka. Gdy i takim wszystkim prostym zeprzą nędza. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Także widzicie Państwo, ludzie rozwiązują problemy, a nie mogą rozwiązać problemu języka. Nie mogą rozwiązać problemów ludzkich. Mało mądrości. Jakiej? Psychologicznej. Mało mądrości psychologicznej. Jak dziecko malutkie przyjdzie na świat, to Państwo zobaczcie, jak ono się dziwi, dlaczego tak jest. No i Jezus powiedział odnośnie dzieci: nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy królestwo. Dlaczego? Czyżby już tym starym dziadom królestwo nie w smak? Nie, oni się nie nadają już do królestwa.
wypaczone gady. Gady nie mają uczuć. Wszystko udawane. Wszystko na pokaz. Wysublimowane na pokaz. W jakimś symbolu rzekomo, że coś pokazują, że tam to jest. Każą ci wierzyć Biblię, proszę Państwa, w łacinę zamienili Jezusa w opłatek, ciało Chrystusa, a jest coraz gorzej. O Maryjo, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, każą ci w to wierzyć. To Jezus powiedział, że nie musi już taki czcić ani ojca czcić. Czcić, ani matki, czcić, ani rodziców, czcić. Tak to złamaliście, zlekceważyliście przykazania Boże. Dla nauki waszej. No nie musi czcić, bo pójdzie, odda do przytułka. Nawet jak ma pieniądze, to opłaci tam na Szeligowskiej 3100 miesięcznie. I nie odwiedza ojca, nie odwiedza matki. I ojciec umiera w smutku, że nikt go nie odwiedza. Tam ma przyjaciół, ale widocznie to nie jest to, bo on pamięta stare. Także taki nie musi już czcić ani ojca, ani matki. Czyli tak naprawdę te przykazania Boże są zlekceważone, są sponiewierane. Biblia do śmietnika, Słowo Boże w śmietniku w Warszawie. Jeżeli to jeszcze jest nieprzekonujące dla Ciebie, bo kanał nasz jest edukacyjny, chcemy w tych takich nawet szczegółach, ale zazębiających się wzajemnie, pokazać, w czym problem. Jeżeli tego nie widzisz, to otępiałe jest serce, zatwardzone. Zatwardzeni jesteście w sercach. Zatwardziliście się w sercach. Faryzeusze, saduceusze, wszyscy, plebs też, bo lubili się dzielić, wiesz. To dzisiaj też jest nie inaczej. Tak. I dlatego te piosenki lekkie mówią, że wszystkim piątej klepki brak. I to prawda, czubki, dupki, głupki, no i kołki rozporowe. Nawet w tym roku 2017, no z Dawidkiem już zrezygnowałyśmy z tej parady, bo nie miałyśmy na tę głupotę czasu. No, rozchodzą się, no, związki męsko-męskie. Nie trzymają się kupy, szybko się rozchodzą, ale te rodzinne, te normalne, to się co, trzymają? Mówili, że w Rosji zawsze, że w Moskwie. Co trzecie małżeństwo się rozpada przed sądem, albo nawet nie musi być już przed sądem. A tutaj to jest inaczej. Też co trzecie, też chlają pijaki. No Janek Witek czego nienawidził, to czego? Ale pijaków? Nienawidził nawet, jak ja tu siedziałem, oglądałyśmy wideo. Te jego ekonomiczne programy i z Marsa. To on się czasem na mnie patrzył, przyglądał mi się, czy ja nie przyszłam pijana.